Przemysław Bronisz, Tomasz Siwak. Witamy was. Doceniamy, że do nas przyszliście. Wyjaśnijcie teraz dlaczego. No mieliśmy mały problem z lawetą. Wybuchła opona na autostradzie i jeszcze dociera do nas samochód. Ale lawety nie macie francuskiej? Nie, włoską. Francuski samochód na włoskiej lawecie nie dojechał na rajd. Życzymy wam powodzenia. Dotrze auto? No pewnie, że tak. Czyli jutro atakujecie, tak? Oczywiście. To trzymamy za was kciuki i trzymamy za słowo. Przywitajcie gromkimi brawami, bo auta nie zabrakło, ale ambicji na pewno nie. Przemysław Bronisz, Tomasz Siwak.
Tak, no szkoda tej pierwszej pętli wycieczki w pole, bo potem już wygraliśmy 4 z 6 odcinków. No ale co, no tak, tak już bywa, no. Ale fajnie, bo fajny rajd, jechaliśmy szybko, bez zbędnych jakichś takich ruchów i głupich ratowań. Także fajnie, cieszymy się. Super. Który odcinek najlepiej jechało się tobie? Wiesz co, w sumie oba były całkiem ciekawe, ale chyba ten... no ten pierwszy chyba, ale bo na drugim trochę było podjazdów i tam to nie jedziemy, stoimy i dlatego. Zapraszamy. Załoga numer 40, Bronicz i Siwak, zwycięzcy rajdu Wisły w klasyfikacji Pucharu Peugeota i Citroena. Tutaj, jeżeli dobrze widzę, trzecie miejsce, tak? Trzecie miejsce w klasyfikacji Pucharu Peugeota i Citroena w Barbórce Cieszyńskiej. Czy to jest powód do zadowolenia? Myślę, że tak, choć lekki niedosyt pozostał, bo na pierwszym odcinku wylecieliśmy w pole, a potem wygraliśmy 4 z 6 odcinków, także goniliśmy. No szkoda tego pola. No ale z drugiej strony, skoro wygraliście 4 z 6 odcinków, to znaczy, że tempo było dobre, tylko zakręty trochę za ciasne. Myślę, nie, no tempo było konkretne, fajnie się jechało. Ale nie było zbędnych jakichś ratowań, także dość bezpiecznie, ale w miarę szybko. Dobrze, bardzo wam dziękujemy. Trzecie miejsce w Pucharze Peugeota i Citroena, załoga numer 40, Bronicz, Siwak. Trzecie miejsce w rajdzie 43. edycji Barbórki Cieszyńskiej. A my zapraszamy kolejną z załóg. Maciej Hawro, Sławomir Leja, jeżeli dobrze...